26 maja przy Szkole Podstawowej w Iwnie odbył się próbny egzamin na kartę rowerową. Uczniowie przygotowujący się do egzaminu na kartę rowerową ze szkół w Brzeźnie, Iwnie, Gutowach i Siekierek Wielkich pod okiem policjantów z komisariatu policji w Koszczynie, aspirantem sztabowym Tomaszem Kasprzakiem i młodszym aspirantem Izabelą Adamczak-Humeniuk wzięli udział w szkoleniu praktycznym po miasteczku ruchu drogowego. Z której chcecie, z lewej lub z prawej, tak? Zależy jak jest. Ale jedziemy według ósemki, czyli nie na wprost, tak? Tylko tak jak są linie. I słuchajcie, w Polsce jest ruch prawo strony. Czyli trzymamy się której strony? Prawej. Szkolenie odbywało się również z udziałem pani Agnieszki Tucholskiej oraz Karoliny Cieślak. Czy to się przypadkiem z kimś nie zdarzyli? Jeżeli ktoś, nie daj Boże, co tam nawjeżdża z waszej prawej strony, działać, prawda? Bo tam idzie jest zjazd taki, to trzeba go przypuścić, no niech nie jedzie, no to jedzie. Co tak właściwie tutaj się dzieje? Widzę, że tu jest bardzo dużo rowerzystów. Dziś w naszej szkole odbywają się jazdy próbne przed egzaminem na kartę rowerową. Już 7 czerwca uczniowie z Brzeźna, Iwna, Gutów oraz Siekierek będą zdawać egzamin na kartę rowerową. Życzymy powodzenia.